Był chodnik i już go nie ma. Niech zrobią przejście, niech wybrukują, niech zrobią drogę do tego pod wiaduktem, którym jesteśmy. Bo tutaj nie ma drogi, tutaj są kałuże i błoto. Nie musisz być dłużej samotny. Dom opieki, dwór biskupi w Nysie już otwarty. Miłe towarzystwo, opieka medyczna i wspaniałe otoczenie to wszystko, co u nas znajdziesz. Więcej informacji pod telefonem 77 433 88 88. Zapraszamy. Pod koniec kwietnia mieszkańców osiedla Nysa Południe zaskoczyło ogrodzenie opatrzone znakiem teren prywatny, wstęp wzbroniony, które uniemożliwiło przejście przez chodnik łączący ulicę Zwycięstwa i Podolską. Mieszkańcy pytają, czy tak już zostanie. No właśnie, była tutaj ścieżka, jak wiele lat, czy pan pamięta? Tak, pamiętam. Ścieżka jest od czasu wybudowania wiaduktu, czyli od 75, przed 80, gdzieś tak w tym czasie wybudowali. Ja tutaj mieszkałem na rogu. To było przejście do ZUP-u, dla pracowników ZUP-u. Przechodzili tędy albo tam przez tory. Ścieżkę wydeptano, a potem zrobiono tak, jak tutaj w tej chwili jest. Później, gdzieś w 90-tych latach, w 80-tych, kiedy wiadukt był już tutaj ładny, na wiadukcie dodatkową lampę zrobiono. Oświetlono, zrobiono, namalowano pasy i jest to tak jakby oficjalne przejście do przejazdu kolejowego, który jest dla pieszych, tylko i wyłącznie. A w tej chwili połowa osiedla nie ma tej ścieżki. Tam jest, była hala, tam jest pływalnia, tam jest fitness. Żłobek jest zaraz, przedszkole jest zaraz za wiaduktem jedno, a tam jest drugie. Nie wiem, ile dzieci jest prowadzonych do przedszkola, a ile dowożonych. W każdym razie tuż za torami jest przedszkole. Jedno, drugie i poczta, która obsługuje całe osiedle. Poczta to jest taki budyneczek tutaj za tym, to wszyscy wiedzą. Jak teraz trzeba chodzić? Którędy? A to pójdziemy, to muszę panu pokazać. Chodzi się tam naokoło, którędy pan przyjechał spod wiaduktu. Nie ma innego przejścia, chyba że znów zaczną ludzie chodzić dzikim przejściem. Płot zagrodził znaczną część łąki pod wiaduktem, przez której środek od wielu lat biegł często uczęszczany chodnik, stanowiący dla mieszkańców wygodny skrót. Żeby przejść tędy, to trzeba tym przejściem, którego stoimy. I proszę zobaczyć, jak to przejście wygląda. To przejście jest donikąd. Z tamtej strony jest na chodnik, ale z tej strony nie ma. Teren ten od wielu lat jest własnością prywatną, lecz dopiero teraz inwestor rozpoczął budowę. Jeszcze za rządów pani burmistrz Barskiej w 2014 roku sprzedano ten obszar osobie fizycznej. W związku z tym po tych 5 latach posiadania i władania tym terenem osoba przystępuje do realizacji swoich zamierzeń inwestycyjnych i zgodnie z granicami geodezyjnymi wydzieliła działkę. Tam było dzikie przejście przez ścieżkę wydeptaną przez trawnik, tylko swego czasu jeszcze w celu udogodnienia tego przejścia, w szczególności gdy jest drzysty dzień, wyłożono tam chodnik, żeby mieszkańcom wygodniej się przechodziło w zasadzie przez środek działki. Dziś mieszkańcy mogą przejść przez przejście dla pieszych, pod łącznikiem dojść do obejść tutaj ekom i dojść do przejścia kolejowego. Mieszkańcy nie są zadowoleni z takiego obrotu spraw. Jak było tamtędy? Szybciej, na pewno i lepiej. Przede wszystkim do tych supermarketów, niż teraz dookoła chodzić, bo w ogóle nie ma tędy przejścia. Jednym słowem katastrofa. To jednak było skrót i zawsze bezpieczniej niż tutaj, z tego względu, że też po prostu z jednej i z drugiej strony trzeba było uważać, żeby nie wpaść pod samochód. Niech zrobią przejście, niech wybrukują, niech zrobią drogę do tego pod wiaduktem, którym jesteśmy, bo tutaj nie ma drogi, tutaj są kałuże i błoto. Miejmy nadzieję, że po wybudowaniu obiektu znowu będzie można tamtędy przechodzić. Finans polecany sam.